Przywitam Państwa Big Band Powiatu Ostrowskiego pod batutą Roberta Matuszewskiego. A teraz z wielką przyjemnością my się z Państwem przywitamy. Dzisiejszy wieczór będą mieli zaszczyt i przyjemność poprowadzić dla Państwa reprezentująca Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Sylwia Nowicka i Jarosław Warrawy, redaktor naczelny Gazety Ostrowskiej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Co prawda nie widzimy Państwa, ale witamy bardzo serdecznie. Witamy przede wszystkim bohaterów dzisiejszego wieczoru. Wszystkich nominowanych, którzy przyszli mówimy do nas. Już o tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Może nie zawsze po raz pierwszy, ale na pewno po raz pierwszy w tym charakterze. I dlatego pozwólcie Państwo, że szczególnie ciepło przywitam prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka i starostę ostrowskiego Pawła Rajskiego. 17. edycja plebiscytu o tytuł ostrowiecki Pawła Kary. Jego specjalna sekcja perkusyjna Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Przywitajmy ich bardzo serdecznie. Paweł Kary. Uniwersytet Trzeciego Wieku to działająca z powodzeniem od ponad 3 lat inicjatywa skupiająca aktywnych seniorów, którzy nie chcą tylko siedzieć w fotelu i bawić wnuki. Inicjatorem i motorem napędowym działalności Uniwersytetu jest Józef Kozan. Zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy ulicy Wrocławskiej oraz w gmachu 4 LO przy ulicy Wojska Polskiego i obejmują m.in. kształtowanie sylwetki, nordic walking, koło plastyczne, a nawet samoobronę. Uczestniczyło w nich od początku już kilkaset osób. Budowa przez miasto 13 boisk sportowych, Orlik i innych. Przez 4 ostatnie lata budżet miasta na inwestycje sportowe przeznaczył ponad 25 milionów złotych. Z tego na same boiska 10,5 miliona złotych. Ponad 5 milionów złotych to środki zewnętrzne. Za te pieniądze wybudowano i zmodernizowano 12 boisk, w tym 3 boiska typu Orlik. 3 Orliki, które powstały na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pochłonęły 3 200 000 zł. 1/3 to budżet państwa i 1/3 budżet województwa wielkopolskiego. Tłumy użytkowników to najlepsza odpowiedź, czy był to dobry pomysł. Profilaktyczne programy badań medycznych realizowane przez samorząd miejski i powiatowy. Różnorodne badania profilaktyczne finansowane przez samorząd to nowy, cieszący się ogromnym zainteresowaniem kierunek. W minionym roku miasto sfinansowało m.in. badania 616 czterolatków przebadanych pod względem wykrywania chorób nowotworowych oraz program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u 6-latków dla ponad 500 dzieci. Miasto finansowało także badania profilaktyczne w zakresie gruczołu krokowego u 460 panów oraz badania mammograficzne u 150 pań. Powiat ostrowski dołożył swoją cegiełkę, organizując program diagnostyki skrzywień kręgosłupa i wad postawy u dzieci. Wcześniej powiat finansował badania mammograficzne dla ponad 300 kobiet, badania węzłów płonnych i jamy brzusznej dla 230 dzieci oraz badania USG dla 780 dzieci. Na scenę tutaj do nas poproszę pana Józefa Kozana i panią Małgorzatę Konowalską. O odebranie nominacji za działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a państwa proszę o klaski. Prezydenta miasta Jarosława Urbaniaka i radnego sejmiku województwa wielkopolskiego pana Rafała Żelanowskiego. Z kolei
za cykl badań profilaktycznych prosimy na scenę po odbiór nominacji panią prezydent Beatę Podsadną i starostę Ostrowskiego pana Pawła Rajskiego. Zapraszamy. Proszę państwa, o ile widzę, to nie tylko trzecia, ale i pierwszy wiek, który nam się prezentuje. Bardzo prosimy wszystkich nominowanych. Prosimy panią prezydent Beatę Podsadną i pana starostę Pawła Rajskiego. Proszę państwa, pierwsze rozstrzygnięcie dzisiejszego wieczora. O czytanie wyników proszę Jolantę i Jacka Mikołajczaków, właścicieli salonu Toyoty z Lesztańska Liszna. Bardzo proszę o wyniki. Kapituła plebiscytu Ostrowianin roku 2010 nadała tytuł Wydarzenie Społeczne roku 2010 Uniwersytetowi III wieku. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo o tym wiecie, ale gdybym miał wybrać najbardziej prężną grupę mieszkańców tego miasta, to ja bym się nie wahał postawić właśnie na emerytów, postawić na ludzi, na członków Uniwersytetu III wieku. To nie jest przypadek, proszę państwa, że to właśnie oni zdobyli najwięcej państwa głosów. Pan Józef Kozan. Właśnie dzisiaj mam taki trochę problem, ponieważ rzeczywiście nie spodziewałem się w takim gronie będąc, iż nasz uniwersytet w tej nominacji po prostu i tym plebiscycie zwycięży. Zatem chciałem serdecznie podziękować najpierw samorządowi słuchaczy za inicjatywę, organizatorom i kapitule za przyjęcie tej inicjatywy, no i zaakceptowanie jej. Bardzo serdecznie dziękuję władzom samorządowym miasta Ostrawy Topolskiego i powiatu ostrowskiego, a także miasta Dolanowa i gminy Ostrów za wspieranie. Wobec tego nie mogłyby się odbywać te nasze zajęcia. Proszę państwa, na uniwersytet chodzi prawie 400 osób, uczestniczy w różnych zajęciach, ucząc się i działając. I wam, panie i panowie, słuchacze, tu siedzący oraz oglądający, bardzo serdecznie dziękuję, bo gdyby nie było was, to nie byłoby tegoż uniwersytetu. Pragnę podziękować serdecznie dyrekcji zamiejscowego Wydziału Społecznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostrowie Wielkopolskim, bo to ona właśnie stanowi patrona naszą uniwersytetu. I na koniec, proszę państwa, właśnie obecność tego młodego człowieka. No i właśnie. Na koniec chciałem podziękować paniom, które tworzą, założyły Uniwersytet Dziecięcy. I on jest pod patronatem właśnie Uniwersytetu III wieku. Ja chciałbym państwu życzyć, aby babcie i dziadkowie, którzy przychodzą na zajęcia razem z takimi wnukami, bo to jest mój wnuk, potem odrabiali z nimi lekcje. Ja odrabiam różne lekcje z nimi, i z fizyki, i z geografii, i też języka polskiego. No i uczymy się także i tych elementów patriotycznych. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta? Ziemią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham Cezę. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Brawo. Brawo. Zapraszam już państwa na miejsce, a wszystkich państwa obecnych tutaj na sali oglądających naszą transmisję zapraszam do wysłuchania raz jeszcze Big Bandu powiatu ostrowskiego pod batutą Roberta Matuszewskiego.